Kołowrót życia, tom drugi, Wanda Prątnicka. Czyta Olga Adler, Sztokholm. Moja przygoda z egzorcyzmami. Od zawsze interesowała mnie pomoc ludziom, ale w pewnym momencie zaangażowała mnie do tego stopnia, że zaczęłam całkowicie zapominać o sobie. Uginałam się pod ciężarem ich problemów i jak wielu z czytelników tej książki, niczego nie chciałam w swoim życiu zmienić. Uważałam, że muszę pomagać, ponieważ taka jest potrzeba chwili i nikt inny tego za mnie nie zrobi. Był to oczywiście błąd. Zrozumiałam to jednak dopiero jakiś czas później. Obecnie staram się zachowywać równowagę. Oczywiście czasami tracę punkt poparcia i moje nastroje przechylają się w tę lub drugą stronę. Z reguły trwa to krótko i na nowo wracam do stanu równowagi. Staram się, aby było to podstawą mojej pracy. Badając problemy najbardziej potrzebujących pomocy, odkrywałam, że ci znajdujący się w największym dole zawsze nawiedzeni byli przez duchy. Nie zastanawiałam się wtedy nad tym, czy były one przyczyną, czy skutkiem. Uważałam, że to podobne do rozmyślania, czy najpierw była kura, czy jajko. Uznałam, że skoro opętanie prowadzi do tak katastrofalnych konsekwencji, to ja muszę stanąć na głowie i znaleźć sposób, aby ludziom pomóc. Liczyło się tylko to. Dodatkowo miałam świadomość, że większość nie znała stopnia złożoności tego problemu, czyli że duchy potrafią czasami w tak tragiczny sposób oddziaływać na ludzi. Widziałam, że wielu ludzi wpadło w ten przysłowiowy dół tak głęboko, że bez pomocy z zewnątrz nie mają szans się z niego wydostać. Mówię tu o fizycznej, namacalnej formie pomocy. Ofertę niefizycznej pomocy otrzymywali bowiem zawsze od aniołów, mistrzów i innych dobroczynnych istot. Jednak większość nie potrafiła tej wyciągniętej do nich ręki dostrzec i z zaoferowanej pomocy skorzystać. Widząc to, stałam się brakującym ogniwem pomiędzy tym, co fizyczne, a tym, co niefizyczne. Nikt w tamtych czasach nie chciał się tego zadania podjąć. Stałam się nauczycielką tego, jak żyć po tej, dla żywych i po tamtej stronie, dla duchów. Moja terapia dotyczyła zatem duszy żywych, jak i umarłych. Obserwacje potwierdzały, że gdy obie strony były gotowe na zmianę, ona dokonywała się niemal natychmiast. Często miałam też przypadki, gdy tylko jedna strona, duch lub żywy człowiek, nie chciała pozwolić na rozłąkę. Moim zadaniem było wtedy uczenie ludzi czy duchów, aby uwalniali się od potrzeby bycia ofiarą. Wraz ze zrozumieniem tego nadchodziła też wolność. A gdy druga strona nie chciała wolności, duch znajdował wtedy inną osobę lub osoba ducha, by znów popaść w niewolę. Niektórzy spytają, jak można nie chcieć wolności? Z opętaniem jest tak samo, jak z każdym innym nałogiem. Niektórzy ludzie tak bardzo przyzwyczaili się do złego samopoczucia, że nie dostrzegają już korzyści w dobrostanie, jednocześnie lękając się zmian, wyjścia naprzeciw konsekwencjom własnej twórczości czy potędze tego, czym mogliby się stać. Aby przejść z jednego stanu do drugiego, potrzebna jest przede wszystkim decyzja, a następnie wola, czasami niezłomna, aby w tym postanowieniu czy nowym stanie wytrwać. Dopiero gdy nowy stan się utrwali, staje się tak samo naturalny jak poprzedni. To była wspaniała, ekscytująca praca. Codziennie zdarzały się cuda w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie było też ani jednego przypadku, aby ktoś nie doświadczył cudu. Czasami uwolnienie było trwałe, czasami tylko na jakiś czas. Tak czy inaczej, pomoc otrzymywał każdy. Gdziekolwiek się nie znalazłam, nawet na przydrożnej stacji benzynowej, musiałam liczyć się z tym, że ktoś do mnie podejdzie i opowie, co dla niego zrobiłam. Zawsze pomagam na odległość. Nie widuję się zatem z moimi klientami, oni jednak znają moją twarz z telewizji, czasopism czy internetu. Powracając do tematu.
Niektórzy ludzie chcieliby nie mieć duchów, a jednocześnie nadal pozostawać w stanie, nazwijmy to brak trzeźwości, jaki daje im opętanie. To rodzaj nałogu, a dla nałogowca ważny jest stan nielekkiego odurzenia, lecz całkowitej utraty własnej świadomości. Każdy nałogowiec to wie i jeżeli chce się pozbyć nałogu, musi odszukać i wyeliminować przyczynę, która go do nałogu popycha. Chęć poczucia się lepiej sprawia czasami, że nie będzie chciał się już czuć źle. Są też ludzie, którzy bez przerwy proszą o pomoc dla siebie lub innych. Pomogłam im i to przyniosło ulgę. Z jednej strony się z tej ulgi cieszą, a z drugiej coś ich ciągnie do poprzedniego stanu. Co to za siła? Nawyku. A każdy nawyk podobny jest do kolejny na drodze, z którą kierowcy wpadają przy najmniejszej nieuwadze. Aby trzymać się na równej drodze, muszą być bardzo uważni. Im głębsza kolejna, tym trudniej się z niej wydostać, a jednocześnie łatwo przy najmniejszej nieuwadze wpaść w nią z powrotem. Gdy pomagam danej osobie po raz drugi, piąty, dziesiąty, a nawet na przestrzeni wielu, wielu lat, po raz 50, to znaczy, że z tą osobą jest coś nie tak, a nie z opętującym ją duchem. Ci ludzie wiedzą i czują, że pomagam im za każdym razem. Inaczej nie ponawialiby prośby o pomoc, ale po jakimś czasie wracają w poprzednią kolejnę. Na przestrzeni lat powstała grupa ludzi, którzy ciągle chcą korzystać z mojej energii, lecz nie chcą ze sobą zrobić nic, co prowadziłoby do zmian. Nie chcą, czy nie potrafią zrozumieć, że duchy przychodzą do nich z potrzeby, a nie są przyczyną problemu. Pomagając wcześniej bez końca, uginałam się coraz bardziej pod tym ciężarem. Wydawało mi się, że nie mam prawa powiedzieć nie. Spytałam zatem, Boże, czy mam prawo odmówić? Jestem zmęczona tym bezproduktywnym pomaganiem. Moja pomoc tak naprawdę nic im nie daje, gdyż oni nie chcą się zmienić. Usłyszałam wtedy odpowiedź. Twoja rola nie polega na tym, aby każdego uratować. Wychodź do ludzi z miłością i ze współczuciem i nie martw się tak bardzo o wyniki. Wyższa mądrość zajmuje się wynikami i zna czas przeznaczony dla wszystkich rzeczy. Ich wolna wola współistnieje z ich przeznaczeniem. Wyciągaj dłoń z miłością. Rób, co w twojej mocy i nie przykładaj tak wielkiej wagi do rezultatów. Ta prosta koncepcja brzmiała bardzo prawdziwie. Była balsamem zrozumienia, którego tak bardzo potrzebowałam. Dopiero wtedy potrafiłam odmówić do czasu, gdy dany człowiek nie będzie chciał pomóc samemu sobie, czyli się zmienić. Zrozumiałam też, że to nie egzorcyzm jest w takim przypadku nieskuteczny, lecz że oni sami nie pozwalają sobie na czucie się dobrze, gdyż uzależnieni są od złego samopoczucia. Ja odprowadzam ducha, a oni natychmiast go na powrót przyciągają. Aby unaocznić ten schemat niektórym cierpiącym, tak długo drążyłam wraz z nimi, poszukując prawdziwych przyczyn, aż w końcu docierałam do sedna sprawy. Za każdym razem byli oni mieli z wrażenia. Jedni mówili, Pani Wando, jak mogę sobie pozwolić czuć się dobrze, skoro wokół mnie jest tyle biedy, tyle nieszczęścia i to na całym świecie. Chyba lepiej, jak wszyscy są nieszczęśliwi, niż aby jeden człowiek był szczęśliwy, a drugi nieszczęśliwy. A nie lepiej dać temu nieszczęśliwemu przykład, że może istnieć szczęście? Pytałam. Inni twierdzili, Pani Wando, od dzieciństwa słyszałem, że cierpienie uszlachetnia. Jak Pani mi pomoże i czuję się dobrze, to zaczyna mi czegoś brakować, chyba tego cierpienia. Wtedy zaczynam się znowu czuć źle, tym razem dlatego, bo czuję się taki bezwartościowy, mało szlachetny. Jeszcze inni mówili, jak to, ja mam duchowi wybaczyć, żeby on był w stanie odejść? O nie, ja nigdy mu nie wybaczę.
Wolę cierpieć, ale nie popuszczę. Trudno takiemu człowiekowi wytłumaczyć, że wybacza dla siebie, a nie kogoś. Wybaczenie nie polega wcale na powiedzeniu drugiemu człowiekowi: nic się nie stało, rób tak dalej, lecz na zrozumieniu, że oboje uczestniczymy w tej samej lekcji i nauka jest potrzebna w takim samym stopniu nam obydwu. Powtarzam, wybaczenie nie jest dla drugiej strony, człowieka czy ducha, lecz dla siebie samego, abyśmy mogli lekcję zrozumieć, zakończyć i pójść dalej. Brak wybaczenia równoznaczny jest z przywiązaniem się do tego czegoś, człowieka, ducha czy okoliczności, a to będzie nas gnębiło na tym i na tamtym świecie. A jeżeli ponownie przyjdziemy na świat, wrócimy tu z tym samym wyzwaniem, lecz najczęściej wiele trudniejszym w swojej naturze, gdyż wcześniej udowodniliśmy już, że cierpienie, które musieliśmy znosić, nie było wystarczające. Będziemy przychodzić tyle razy, aż w końcu daną lekcję zrozumiemy i będziemy potrafili przebaczyć. Powtarzam raz jeszcze. Przebaczamy, aby przestać cierpieć, a nie aby wydać przyzwolenie na krzywdzenie nas. Jest jeszcze inny rodzaj ludzi, którzy szczerze, z głębi serca mówią: Pani Wando, to wszystko prawda, co Pani mówi, ale do tego potrzebna jest zmiana, a ja do tego nie jestem jeszcze gotowa. Myślę, że to mówi samo za siebie. Drogi czytelniku, ludzie cierpią, ponieważ chcą cierpieć i nawet gdybyśmy, ja i moi asystenci, stawali na głowie, aby im pomóc, to oni i tak z tej okazji nie skorzystają lub skorzystają tylko na chwilę, aby z powrotem wrócić do dawnych przyzwyczajeń. Po jakimś czasie takie osoby dzwonią i ponownie proszą o pomoc. Nie rozumieją jednak, że opętanie w tym wypadku jest skutkiem ich własnych błędnych przekonań. Jeżeli opętanie jest przyczyną problemów, czyli gdy człowiek nie przyciąga już ducha swoimi niezałatwionymi podświadomymi emocjami czy myślami, to łatwo jest rozerwać łańcuchy łączące dwie dusze. Tak uwolniony człowiek natychmiast staje się normalny. O ile tego typu praca dodawała mi skrzydeł, to ta z ludźmi niepragnącymi zmian wiązała mnie jakby łańcuchami. Ale zacznę od początku. Egzorcyzmami zajęłam się zupełnie przez przypadek. Chciałam pomóc pewnej, będącej w potrzebie kobiecie. Zrobiłam to bez jej zgody i nie wiedziałam nawet, że moja pomoc była egzorcyzmem, a to, co z niej zdjęłam, duchami. Może to i lepiej, gdyż mogłabym się wystraszyć albo uznać, że to domena Kościoła. Działałam w dobrej wierze, lecz zupełnie po omacku. Brakowało wtedy na ten temat literatury, a tym bardziej księży egzorcystów. W niektórych krajach był to tylko jeden, najwyżej dwóch, a w większości ani jednego. Tymczasem zapotrzebowanie było wielkie, nawet dla tysięcy. Myślałam wtedy, że ta kobieta to pojedynczy przypadek i nie sądziłam, że takiej pomocy będzie potrzebowało więcej ludzi. Jednak Bóg chciał inaczej. Ktoś zauważył przeobrażenie tej kobiety i zaczął o to głośno pytać, dyskutować na ten temat i tak dalej. To sprawiło, że po jakimś czasie zgłosił się do mnie inny człowiek, tym razem już sam z siebie, z prośbą, abym spróbowała pomóc jego matce. Stwierdził, że lekarze położyli na niej krzyżyk. Ponownie pojawił się rezultat, efektem czego po pomoc przyszedł ktoś inny, potem ktoś następny i jeszcze następny. A stało się to moją nową profesją i musiałam zrezygnować z tego, co robiłam dotychczas. Trafiali do mnie ludzie, którzy byli świadkami, czasami mimowolnymi, czyjegoś przeobrażenia, uzdrowienia lub opowiedział mi o tym ktoś, kto taką pomoc uzyskał. Po takiej rekomendacji nie musiałam niczego wyjaśniać, tłumaczyć, przekonywać. Oni doskonale wiedzieli, czego chcą ode mnie, a ja mogłam im to dać. Nie miało to dla mnie znaczenia, co im dolegało i jak długo,
Czy była to choroba psychiczna, czy choroba ciała, albo ilu ludzi starało się do tej pory im pomóc? Gdy stwierdzałam duchy, to mi wystarczało, aby rozpocząć pomoc. Ponieważ zawsze pomagałam na odległość, przestałam być w pewnym momencie świadoma tego, czy i w jakim stopniu moja pomoc była skuteczna. Wiedziałam z pewnością, że zmiany na lepsze następowały po każdym oczyszczeniu, czyli średnio raz dziennie, ale nie wiedziałam, jaki to ma fizyczny efekt na człowieka i jak długo taki stan się utrzymuje. Chciałam oczywiście wiedzieć, co oczyszczanie z duchów wnosiło do życia pojedynczego człowieka i całych rodzin. Otrzymywałam oczywiście informacje o zmianach na lepsze od pewnej ilości ludzi. Najczęściej jednak moi klienci bardzo szybko chcieli zapomnieć, że mieli problem z duchami. Czasami miałam nawet do nich żal o to, że myślą tylko o sobie. Gdyby poczuwali się do obowiązku powiadomienia mnie o zaszłych zmianach, to mogłaby powstać na tej podstawie dokumentacja, z której mogliby skorzystać lekarze, psychiatrzy lub naukowcy. Tymczasem najczęściej mojej pomocy ludzie chcą cichcem. Jakby było w tym coś wstydliwego. Zupełnie nie myślą o innych ludziach, którzy są w takiej samej jak oni sytuacji. Myślałam w taki sposób, ponieważ ponosił mnie wtedy ogromny entuzjazm, że w tak łatwy sposób można pomóc tak dużej ilości ludzi. Dzisiaj wiem, że zbyt wiele od nich oczekiwałam. Musieliby zapragnąć dobra ogólnego, a oni nie dojrzali jeszcze do tak radykalnej zmiany w myśleniu. Pozostają zatem w zakresie myślenia tylko o sobie. Te informacje zwrotne były mi niezmiernie potrzebne i nie miało to oczywiście nic wspólnego z ciekawością. Zawsze jestem świadoma tego, czy dany człowiek ma jeszcze przy sobie duchy. Chodziło o to, że zaczęłam dokładnie badać przyczyny opętań. Interesowało mnie głównie, jak i dlaczego dochodzi do opętania, jak i dlaczego rozwija się w związku z tym choroba, jaki jest związek pomiędzy oczyszczaniem i uzdrawianiem i dlaczego jedni, którzy poddają się temu procesowi, zdrowieją, a inni nie. Szczególnie interesowało mnie, dlaczego całe rodziny są podatne na opętania. Jakie emocjonalne i fizyczne obciążenia sprawiają, że opętanie dotyka tak dużych grup ludzi. Dlatego prosiłam o relacje z postępów, wyniki badań, jeżeli takowe istniały, i tak dalej. Jednak dane te otrzymywałam w bardzo ograniczonej ilości. Wiedziałam, że nie ma to nic wspólnego ze skutecznością oczyszczania, gdyż te dane mam z pierwszej ręki, widzę, czy ludzie nadal mają duchy. Przyczyna miernej kooperacji jest bardzo prosta. Ludzie proszą, a wręcz błagają o pomoc, gdy im doskwierają problemy. Obiecują wtedy złote góry, współpracę i zobowiązują się do wielu rzeczy. Jednak gdy poczują się choć trochę lepiej, natychmiast o tym zapominają. Bardzo ciężko zadać im sobie zbędny trud i poinformować mnie o rozwoju wydarzeń. Oczywiście nie wszyscy są tacy, a jednak większość. Oczywiście nie chodziło mi o wdzięczność. Błędnie jednak zakładałam istnienie w ludziach świadomości, że w interesie każdego z nas jest włożenie swojej cegiełki dla dobra ogółu oraz że wszyscy powinni dowiedzieć się o tym, z czym się do tej pory całkowicie nie liczyli. Jednak Bóg znalazł i na to rozwiązanie. Gdy ludzie do mnie dzwonili, to bardzo wiele rozmów zaczynało się od relacji na temat tego, jaki sukces fizyczny miały egzorcyzmy dla dzwoniącego lub jego bliskich. Podpowiadali nam: wie pani, tu chodzi o męża mojej znajomej, który chorował na białaczkę. Był bliski śmierci. Lekarze nie dawali mu szans na przeżycie, a teraz jest zupełnie zdrowy. Albo ta pani Kowalska, wie pani, ta ze schizofrenią, jest już całkiem normalna. To dziecko, co latało ze swoimi rodzicami, za swoimi rodzicami z nożem, już się zupełnie uspokoiło.
Ta dziewczynka, która nic nie mówiła, jest teraz wygadana jak mało kto. Pewnie chce nadrobić stracony czas. Guz z piersi całkiem zniknął i tak dalej. W taki sposób widziałam nie tylko, że odeszły duchy, lecz jaki efekt miało to na fizyczność człowieka. Niejednokrotnie byłam bardzo zdziwiona, że to, co robiłam, doprowadzało do tak wielkiej zmiany. Z czasem było coraz więcej zapytań o pomoc i każdego dnia moi asystenci zasypywani byli pytaniami, które się ciągle powtarzały, bez względu na status, wykształcenie, religię itd. pytających. A zatem ludzie bogaci czy biedni, wykształceni czy też nie, wielcy czy mali, reagowali tak samo. Wszystkim bez wyjątku trudno było zrozumieć, dlaczego nagle nie potrafią sobie poradzić z najprostszymi zdarzeniami czy zadaniami dnia powszedniego, które do tej pory wykonywali z łatwością, dlaczego nie działają żadne leki, a choroba mimo kilku operacji nadal wraca. Co jest zjawiskiem, z którym przyszło im się zmagać w dzień i w nocy? Jedno pytanie natychmiast rodziło następne. Wiedza ta jest tak rozległa, że nawet najdłuższa rozmowa nie załatwiłaby sprawy. Czasami nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, co wywoływało frustrację. Większość dnia spędzałam na instruowaniu asystentów, jak odpowiadać na te same pytania. Ta wiedza była do tej pory ukryta, wyparta z ludzkiej świadomości i prawie każdy ze zgłaszających się ludzi myślał, że to, co go spotkało, osobiście lub najbliższych, jest udosobnionym jednostkowym przypadkiem. Zobaczyłam, że sprawa dotyka bardzo wielką część populacji, a większość chciała swój problem zamieść pod dywan, aby nie ujrzała światła dziennego. Tymczasem mój czas był bardzo ograniczony, gdyż do rozmówców dochodziła jeszcze kwestia oczyszczeń. A gdzie czas na życie osobiste, dzieci, rodzinę i moją dotychczasową pracę? Miałam wiele innych obowiązków, jednak ludzie na siłę domagali się szczegółowych wyjaśnień. Miałam ludzi, którzy wydzwaniali po kilka razy dziennie, co pomnożone przez kilkanaście różnych ludzi i czasami godzinne rozmowy daje obraz sytuacji. Wpadłam wtedy na pomysł napisania broszury, którą mogłabym dawać klientom do przeczytania, z której powstała książka Opętani przez duchy. Chciałam, aby czytelnicy sami znaleźli odpowiedź i pociechę w chwilach rozpaczy, wielkich kłopotów czy tragedii. Książka dołożyła mi jednak pracy, zamiast ją odebrać. Ludzie czytali ją nagminnie, bardzo szybko stała się bestsellerem i polecali innym. Zaczęła się wtedy do mnie zgłaszać naprawdę duża ilość ludzi. Książka, zamiast odpowiedzieć na istniejące pytania, naprowadzała ludzi na coraz to nowe pytania, efektem czego miałam coraz więcej pracy. Do tej pory trafiali do mnie tylko ludzie z polecenia, którzy znali rezultaty mojej pracy. Byli bardzo zdyscyplinowani, chętni do zmian. Uruchamiało to w nich siły, które gwarantowały sukces. Teraz zaczęły zgłaszać się ludzie, którzy wprawdzie przeczytali moją książkę, ale byli innego rodzaju niż wcześniej. Wpadłam na pomysł zatrudnienia większej ilości asystentów. Jednak ludzie nie chcieli rozmawiać z jakimś tam asystentem. Traktowali ich z góry, byli nieprzyjemni, czasami wręcz wulgarni. Wtedy definitywnie zdecydowałam się zająć wyłącznie egzorcyzmami, a pytaniami zajęli się asystenci. W ten sposób nikogo nie pozostawiłam bez pomocy. Osoby głodne wiedzy zapraszałam i nadal zapraszam na wykłady i tam dowoli odpowiadam na zadawane pytania. Organizowałam wykłady w różnych miastach i ponosiłam spore koszty na ich organizację. Wiele osób gorąco zgłaszało chęć udziału, lecz ostatecznie na wykład nie przyjeżdżało. Powód był prosty. Gdy duchy od nich odchodziły, wiedza przestawała im być potrzebna. Prawdziwych studentów tego tematu można zliczyć na palcach od ręki, chociaż to wiedza podstawowa.
Raz na zawsze skończyłam zatem z samodzielnym organizowaniem wykładów. Chętnie korzystam jednak z zaproszeń samodzielnych organizatorów i zainteresowanych tą wiedzą ludzi. Okazuje się, że większe zainteresowanie takimi prelekcjami istnieje za granicą, być może wedle zasady: cudze chwalicie, swego nie znacie. Moje obecne doświadczenie opiera się na dziesiątkach tysięcy przypadków ludzi, którym pomogłam, i setkach tysięcy duchów, które się od nich odczepiły. Czy zatem lekarze albo naukowcy zainteresowali się tym tematem? Cóż, te kręgi zbyt wiele straciłyby na zrozumieniu i implantacji tej wiedzy. One są bowiem zorientowane na zysk, a nie dobro innych. Zrozumiałam, że ludzie, którzy sami nie są opętani lub są opętani, ale nie dojrzali, aby opętaniu stawić czoła, wcale tej wiedzy nie chcą. Po części z lęku, a po części ze względu na utratę możliwych profitów. Myślę, że następujące przykłady wyjaśnią, co mam na myśli. Dawno temu przyjechała do mnie młoda kobieta, Magda, ze swoim kilkuletnim autystycznym synem Bartusiem. Był to mój pierwszy kontakt z autyzmem, oko w oko i to w najcięższym wydaniu. Bardzo przeżyłam to spotkanie. Dziecko bez przerwy wyło, jak zraniony zwierzaczek, i bez chwili przerwy kiwało się i kręciło w kółko. Czy on jest taki zawsze, czy tylko teraz pobudzony nową sytuacją? Spytałam. Teraz jest nawet spokojniejszy niż zwykle, bo się pani boi. W domu, gdy czuje się u siebie, dopiero się rozkręca. Nie chciałaby pani tego zobaczyć. Najgorsze, że on w ogóle nie sypia. W nocy najwyżej godzinę, półtorej. Mimo że pomaga nam cała rodzina, słaniamy się na nogach, gdyż nie dajemy sobie rady. Ja nie pracuję, ale mąż już pada ze zmęczenia, odpowiedziała młoda mama. Okazało się, że w Bartusiu są jego dziadkowie. Jak umarli? Spytałam. Duchy zwykle nie zachowują się aż tak nagannie po śmierci. Okazało się, że mieli wypadek i nie odzyskali już przytomności. Byli w wielkim szoku. Nie będę opisywała procesu oczyszczania i terapii, gdyż nie o to w tym miejscu chodzi. Gdy pomogłam dziecku, od razu nawiązało kontakt z otoczeniem. Nawet zaczęło rozmawiać, mimo że wcześniej mu się to nie zdarzało. Uradowana Magda chciała podzielić się swoją radością. Pisała, gdzie tylko mogła. Nikt nie reagował. Wystąpiła na ogólnopolskim zjeździe dzieci autystycznych, na którym byli lekarze, rodzice itd. Zamiast zainteresowania możliwością terapii i szansą dla tych dzieci, Magdę wykpiono, a nawet obrzucono różnymi epitetami z wulgaryzmem włącznie. A rodzice? Stawali jeden po drugim i w panice wołali, żeby nie insynuowała, jakoby ich dzieci były nawiedzone. Powinna wiedzieć, że nie są opętane, lecz chore. Opisywali jej chorobę psychiczną. Przypisywali jej chorobę psychiczną, skoro wierzy w to, co mówi. Za około 2 tygodnie do Magdy przyszło pismo z Fundacji Dzieci Autystycznych z nakazem oddania wszystkich środków, jakie kiedykolwiek otrzymała dla Bartka. Była to bardzo duża suma, gdyż pokrywała rachunki lekarzy, terapeutów, przejazdy itd. Pani Wando, cieszę się, że Bartuś wyzdrowiał, ale co ja mam teraz zrobić? Skąd ja wezmę te pieniądze? Przecież ja je spożytkowałam na Bartusia. Lekarzy i terapeutów, płakała do słuchawki. Szczęśliwie po jakimś czasie duch wrócił do Bartusia. Co przy autyzmie jest normą, stąd konieczne jest długoterminowe oczyszczanie i lekarze fundacji, widząc, że chodziło o tymczasową poprawę, zrezygnowali z nakazu zwrotu pieniędzy. Magda, nauczona tym incydentem, już nigdy więcej oficjalnie nie pochwaliła się postępami swojego synka. Pisała jednak pod pseudonimem do różnych instytucji, co nie spotkało się z najmniejszym zainteresowaniem.
O tym, skąd brało się uzdrowienie Bartusia, wiedziała cała rodzina i terapeutka, która w pewnym momencie zażądała od Magdy wyjaśnień. Pani doktor, opiekująca się na co dzień Bartusiem, nie interesowała się tymczasem poprawą jego stanu. Wprawdzie zadawała różne pytania, ale z relacji Magdy wynikało, że nie miały związku z chorobą. Bartuś poszedł do szkoły i coraz częściej nie było różnic pomiędzy nim a normalnymi dziećmi. Od czasu do czasu potrzebował mojej pomocy, gdyż do takiego dziecka częściej przychodzą różne duchy. Jak już pisałam, gdy uszkodzona jest siatka eteryczna, duchy mają łatwiejszy dostęp do człowieka. Po jakimś czasie Magda została zaproszona z Bartusiem i jego terapeutką do stolicy. Tam pani doktor, która od lat opiekowała się Bartusiem, i terapeutka, która niemal od początku o wszystkim wiedziała, zostały uhonorowane za zasługi wyniesione na rzecz autyzmu. Pani doktor wygłosiła wykład na temat autyzmu i opowiedziała, jak przyczyniła się do uzdrowienia Bartusia. Magda z terapeutką zadzwoniły do mnie po uroczystości z poczuciem winy. Pani Wando, co my mamy w tej sytuacji zrobić? Jeżeli powiemy prawdę, to pewnie znowu zażądają zwrotu pieniędzy. Ta pani doktor nic dla Bartusia nie zrobiła. Przepisywała lekarstwa, których ja mu w ogóle nie podawałam. Pani Magdo, cieszę się, że Bartuś odzyskał życie, powiedziałam. Nie patrzmy na zasługi. Ja również nie mogłabym sobie przypisać sukcesu, gdyż jestem tylko pośrednikiem, kanałem, przez który uzdrowienie nastąpiło, a wszystko jest w rękach Boga. W dniu dzisiejszym Bartek niczym nie różni się od innych ludzi. Skończył studia, założył rodzinę, ma dzieci, pracuje. A tak na marginesie. Mam do czynienia z wieloma ludźmi, którym chciano pomóc w autyzmie, gdy byli już dorośli. Duchy odeszły, ale oni sami nie są w stanie prowadzić normalnego życia. Mają co najmniej kilkanaście lat zaległości w rozwoju w stosunku do ludzi bez schorzenia. Praca terapeutyczna jest tu niezwykle ważna i musi być taka, jakby była przeznaczona dla najmniejszych dzieci. Ciało tych ludzi jest wprawdzie dorosłe, ale pod względem przystosowania do samodzielności znajdują się czasami na poziomie niemowlaka. Trzeba ich zatem uczyć od samych podstaw. Niestety najczęściej nie ma kto się tym zająć, gdyż rodziny szybko się zniechęcają. Tylko naprawdę niewielu się udaje. Krótko po sprawie Bartusia zadzwoniła do mnie z Kanady inna mama dziecka, wcześniej autystycznego, z bardzo podobną historią. Pani Wando, powiedziała ze smutkiem. Pani doktor, zajmująca się moją Kasią, napisała na podstawie jej przypadku pracę naukową, w której udowadniała, że jest wynalazcą sposobu na autyzm. Gdy uświadomiłam jej, że pomoc pochodziła od egzorcystki z Polski, owa pani doktor wpadła w taką paranoję, że zaczęła wrzeszczeć do słuchawki i grozić mi, że zadba o deportację mnie i mojej rodziny z Kanady, jeżeli to będę rozgłaszała. Twierdziła, że ma odpowiednie znajomości. Wiadomość o uzdrowieniu Kasi obiegła całą Kanadę. Ciągle dzwonią do mnie w tej sprawie reporterzy, chcą znać szczegóły. Co mam zrobić? Nie wiem, do czego ta pani doktor jest zdolna, a z drugiej strony, gdy będę kłamała, skrzywdzę panią i inne dzieci, które mogłyby z tej wiedzy skorzystać. Poradziłam, aby mówiła tylko to, co dyktuje jej serce. Ostatecznie może nie mówić nic, skoro nie chce kłamać, a nie może powiedzieć prawdy. Te przykłady dotyczą autyzmu, ale wierz mi, drogi czytelniku, takie rzeczy dzieją się w naszym świecie, w każdej dziedzinie życia. Weźmy chociażby za przykład nagonkę na mnie przez reportera magazynu Ekspresu Reporterów i redaktorkę Gazety Wyborczej, którzy od samego początku, działając wspólnie, bez najdrobniejszego nawet mrugnięcia okiem, dopuścili się kilkunastu przestępstw. Zmontowali nieprawdę tylko po to, aby się wybić i zdobyć nagrodę na festiwalu. I tak też się stało, wręczający nagrodę oświadczył, że przyznawana jest ona za to, że w tym miejscu pojawiła się listwa wszystkiego tego,
co w filmie zostało sfingowane. Warto wspomnieć o premedytacji. Reporter dopuścił się swojego dzieła jak najbardziej świadomie. To, że od samego początku chciał mnie pogrążyć, bez względu na oczywistość faktów mówiących za mną i do ostatniej chwili utrzymywał, że robi o mnie reportaż informacyjny, to jego najmniejsze przewinienie. Wielokrotnie z nim rozmawiałam i godzinami opisywałam egzorcyzm z każdej strony. Ku mojemu zdziwieniu sporo rzeczy właściwie rozumiał, a uzyskaną ode mnie wiedzę z wyrachowaniem wykorzystał przeciwko mnie i ludziom w potrzebie, wedle zasady, po trupach do chwały. Nie osiągnąłby założonego celu, gdyby zrobił taki reportaż z nieznaną medialnie osobą. I trafił, wydanie specjalne tej audycji przyciągnęło ponad 4 miliony widzów, dwa razy więcej niż zazwyczaj. Nie skrzywdziło mnie to jednak, lecz wzmocniło. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim tym setkom osób, które po emisji tego haniebnego programu dzwoniły do mnie, nagrywały się na sekretarkę, pisały maile i listy i starały się do mnie pocieszyć. Czy świadczyć przed sądem o mojej skuteczności? Dziękuję, że byliście ze mną w tych jakże nieprzyjemnych dla mnie chwilach. Być może zastanawiasz się w głębi, drogi czytelniku, co jest przyczyną takich ataków. Myślę, że pomoże ci to zrozumieć list polskiego księdza na stałe mieszkającego w Anglii, który wprawdzie sam egzorcyzmów nie wykonuje, ale wie, co one dla ludzi znaczą. Pani Wando, cieszę się, że zajęła się pani tematem egzorcyzmów i to nie ze względu na fakt, że miałbym w nim uczestniczyć, tylko dlatego, że jest to sprawa niezwykle paląca. Ma ona więcej przeciwników niż zwolenników, a to dlatego, gdyż większość ludzi sądzi, że to nonsens, aby na przełomie XXI wieku, kiedy to świat tak bardzo poszedł naprzód, współczesny człowiek nadal wierzył w duchy. Nie chodzi tylko o wiarę w ich istnienie, ale uznanie faktu, że duchy, bezcielesne istoty, wywierają aż tak wielki wpływ na ludzkie życie. Jest duża grupa ludzi, każdy z nich z osobna myśli, że spotkało to tylko jego, bardzo cierpiących, którym zupełnie nikt nie chce i nie umie pomóc. Gdy jednak przyjrzymy się faktom, nagle z przerażeniem stwierdzamy, że tak właśnie wygląda prawda. Nie jest to jednak fenomen, w którym normalny człowiek, również nie jeden ksiądz, zechce uwierzyć. Budzi to bowiem lęk, drażni irracjonalnością i dla wielu wydaje się zupełnie szalone. Łatwiej jest wtedy to zjawisko wykpić, uznać za przesąd, za bobon. Jest to jednak chowanie głowy w piasek w nadziei, najczęściej złudnej, że nas lub naszych najbliższych nigdy coś takiego nie dotknie. Niech Bóg Panią błogosławi. Ksiądz Jan z Londynu. Takich listów mam wiele. Piszą lekarze, psychiatrzy, psycholodzy, sędziowie, adwokaci, nauczyciele, jak też ludzie bez żadnego wykształcenia. Zastanawiają się, jak tę wiedzę rozpowszechniać, wprowadzać w czyn i czy to obecnie w ogóle jest możliwe. Wyrażają przekonanie, że wiedza, którą prezentuję, jest prawdziwa i niezwykle ważna. Jednak obawa przed reakcją swoich kolegów, naukowców i różnego rodzaju praktyków skłania ich do milczenia. Jest wielu światłych ludzi na wysokich stanowiskach, ale większość z nich nadal musi liczyć się ze swoją reputacją czy karierą. Często lęk przed krytyką powstrzymuje ich przed uczynieniem jakiegokolwiek kroku. Koniec.